Vítame vás srdečně ještě raz. Chceme čítat tu fragmenty z písma Švente i troška mluvit o tom. Evangelie Mateuša. Estaca slovo, rozdíl 11, verset 28 i dalej. Slovo Pana Jezusa Kristusa. Ináči slovo Boží. Verset 28. Já našivo tego slovo, to takého, že to je pełna łaska Bożej zaproszenia dla serca ludzkiego. Pełna łaska Bożej zaproszenia do serca ludzkiego. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni. A ja wam dam pokojenie. Weźcie na siebie moje jazmo. Uczcie ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. A znajdujecie ukojenie dla dusz waszych. Albowy moje, albowy jazmo moje jest miły, a brzemię moje lekkie. Pan Jezus Chrystus również mówię do Twojego serduszka teraz, przez tych wersetów z Pismo Święty, które czytałeś. Pismo Święty, ono jest aktualne. Pismo Święty jest Boże Słowo, żywe. I kiedy czytamy te Pismo Święty, tych wersetów, które Pan Jezus powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, zmęczeni, i możemy dodawać, być może, Słowo jest dla Ciebie, który ostatnie czasy nie potrafi spać. Być może Twoje różne odmiany problemów, być może Twoja sytuacja dziś powoduje, że nie potrafi spać, albo spać źle, albo mało śpi. Słuchajcie, bez względu, jaki jest Twoja odmiana problemu. To Słowo jest aktualne. Jeśli borykasz się, to jest słowo dla Ciebie. Jeśli borykasz się w różnych problemów, Bóg nie jest Bogiem obojętny na Twoją sytuację. Wprost przeciwnie. On kocha Ciebie. On chce docierać do Twojego serca. On chce, Bóg chce poprzez Ducha Świętego jako Boga przekonać Cię, że tylko On może faktycznie pomagać. Co pomaga człowieka, to nie pastor, nie ksiądz, nie gościu. A czasami bywa tak, że kościół zabiera od ciebie, zabiera. Ale zostawimy tę sprawę. Ale Pan Jezus Chrystus, On chce tobie dać. Dać. Przede wszystkim pokój do twojego serca. On chce dać tobie zdrowienia. Uwolnienia. Słuchajcie, ja tu stoję z sercem, z wiarą i z doświadczeniem osobiście mówię. Wiele lat temu ja borykałem się z papierosy. Ja nie chciałem na przykład palić tego śmierdziucha. Ja nazywam śmierdziuchu. Ja nie chciałem palić śmierdziucha, papierosy. Ja mówiłem, Pan Jezus, ja nie chcę palić tego śmierdziucha, pomóż mi, zabiera ode mnie tego nałogu. Słuchajcie, Bóg jest Bogiem żywy, realny. Do dzień dzisiejszy, 24 lata, na chwałę Bożą, nie pali. Pan Jezus Chrystus mówi, to pójdźcie do mnie wszyscy, którzy potrzebujecie pomocy. Ja miałem problemy z alkoholem. Ja nie chciałem pić alkoholu. Ale alkohol był mocniejszy niż ja. Ale słuchajcie, pewnego dnia mówiłem, Pan Jezus, czytałem Twoje Pismo Święte, że jeśli borykam się, pomożesz mnie. Ja mówiłem, Pan Jezus Chrystus, pomóż mnie. Od dzisiaj nie chcę, pomóż mi, uwalnia mnie od tego nałogu paskudy, że nazywano alkoholu. Słuchajcie, 24 lata na chwałę Bożą nie pija kropka alkoholu. Nie piję, bo jestem wolny. Nie potrzebuję. Z narkotykami na przykład nie miałem dużo problemów. Tylko czasami tam nadużywałem tego przekleństwa diabelskie.
Ale też mówiłem Panie, od dzisiaj nie chcę. Pomóż mi Panie, od dzisiaj nie chcę. Pomóż mi Panie Jezus, pomóż mi Panie Jezus. Nie chcę już nadużywać narkotyki. Słuchajcie, 24 lata. Nigdy już nie wiem co ma znaczyć narkotyki dla mnie. Bo Bóg jest Bogiem żywy, który nie jest obojętny na swoje problemy, który boryka się. Pan Jezus sam powiedział na Pismo Święte, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, zmęczeni. Zmęczeni różnych domena problemów. Słuchajcie, Kościół nie może ci pomóc. Religia nie może ci pomóc. Człowieka nie może ci pomóc. To wszystko jest fotomontaż. Ale jest ktoś realnym, prawdziwym Bogiem. Nazywa się Jezus Chrystus. On może ci pomagać. Z doświadczenia mówi. Pomagał mnie. Pomagał wielu ludzi, którzy tu są. Wielu ludzi, którzy znam. Ludzie, którzy palili, nie palą, bo są wolni w Chrystusie. Ludzie, którzy naciepali się z narkotykami, dziś są wolni w Jezusie Chrystusie. Ludzie, którzy upijali się, byli alkoholikami, dziś są wolni ludźmi, wolni, ponieważ Pan Jezus uwalnia. Wielu ludzi znam, ja sam kiedyś byłem chory. Modliłem się z wiarą, Pan Jezus Chrystus zdrawiał mnie. Bóg jest Bóg, który chce zlitować się na twoim problemie. To jeszcze raz mówię. Bóg mówi do ciebie tak, przez Pismo Święte. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja dam ukojenie dla duszy waszej. A być może jest osoba, która nie pali, nie pije, nie ma problemu z narkotykami, nie ma problemu z alkoholu, nie ma problemu na przykład z przemocą i tak dalej, tak dalej. A być może nie ma pokoju w sercu. A być może nie ma pewności, że jeśli umierasz fizycznie dzisiaj, dokąd idzie twoja dusza? Bo jeśli szatan ukłamał cię, że ty twoja dusza po śmierci idzie do czyścić, a potem będą modlili się o ciebie, a ty wychodzisz czyścić. Słuchajcie, to jest kłamstwo diabelskie. Jest tylko niebo i piekło. Raz w niebie na zawsze, raz w piekle na zawsze. Z tego powodu zachęcamy cię. Czytaj Pismo Święte, czytaj Ewangelia. Zbliżasz się do Jezusa swoimi różnych problemów. A On może dać ukojenie dla ciebie. On może, On może. Nie religia, bo religia została wymyślona przez ludzi chciwi, którzy chcą władzy, pieniędzy. Co za coś? Płacisz, a masz. Słuchajcie, ale Pan Jezus Chrystus, prawdziwe chrześcijaństwo, nie ma nic wspólnego z religią. Pan Jezus Chrystus przyszedł pomiędzy nimi, aby uwalniać człowieka od religii. Tak, kochany. Religia bierze do ciebie pieniędzy i czasu, a dalszy ciągu kłamie, a po delikatnym przyklina dzieci, pali, pije, kradnie, przyklinasz. Czemu ukłamujesz sam siebie? Czemu ukłamujesz sam siebie, że religia pomaga cię? Czemu? Bądź waleczny, mówi, mówię, nie chcę religia, ale chcę Jezusa, Jezusa, a On może. On może nas uwalniać od wszelkich przekleństw, a nawet od religii. Niech Bóg was błogosławi. Zbliżajcie się do Boga, a On zbliża się do was.